Dosyć urozmaicony program związany z tematyką powietrza i rozpocznie całą imprezę prelekcja doktora Andrzeja Trzebuniaka dotycząca zjawisk fizycznych związanych z powietrzem, a następnie będziemy uczyć robienia latawców oraz różnych urządzeń latających. Tego dokona zarówno pan Krzysztof Mazur z Instytutu Konfucjusza, ale również pan Tomasz Komuszyński, modelarz, który przybliży młodym uczestnikom proces robienia modelu samolotowego, czyli już dosyć skomplikowany proces modelarski. Następnie nastąpi też krótka prelekcja związana z zjawiskiem prania i suszenia, ale pod kątem takim etnograficznym to wygłosi Izabela Jasińska. Połączone to będzie również z otwarciem nowej wystawy, która zaistnieje w kamienicy czynszowej na Strychu. Pokażemy, jak prały nasze prababcie. Całość zakończy wykład Piotra Zabłockiego, który powie nam o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej. Bo będziemy się starać pokazać w każdej z zabytkowych zagród jakieś zajęcia gospodarcze, jakieś pokazy kulinarne, między innymi właśnie pranie na tarze, mielenie zboża na żarnach, pokazy kowalskie, pisanie piórem gęsim, różne takie zajęcia, które jak zaobserwowaliśmy cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających, a jednocześnie przenoszą jak gdyby zwiedzających w tą epokę odległą, bo posługujemy się sprzętami i technologiami sprzed 100 lat, powiedzmy. Przygotowaliśmy również prelekcje dotyczące, czy związane właściwie z działalnością muzeum. Jedna z nich dotyczy jednej z naszych stałych ekspozycji muzealnych poświęconych krasowiadom na Śląsko-Opolskim. Druga dotyczy pewnego szerszego spojrzenia na nasze zabytkowe budynki, które stanowią trzon naszej kolekcji, naszej ekspozycji. Mianowicie budynki te nie są tylko jak gdyby miejscem, nazwałbym to fizycznym, gdzie ludzie mieszkali i pracowali, ale również one są pełne różnych ukrytych znaczeń. Myślę to i samej budowli, o wyposażeniu, o pewnych zwyczajach, które panowały w obszarze jak gdyby tego domostwa i na ten temat również zostanie wygłoszona prelekcja. Poczęstunek proponujemy tym, którzy odwiedzą nasze muzeum. Przy piecu piekarskim będzie pokaz pieczenia chleba i poczęstunek, a także i w tych chałupach naszych również będą te kulinarne pokazy. Tegoroczna oferta naszego muzeum skoncentrowana jest na temacie praw człowieka i wszystko, co proponujemy i starszym, i młodszym, sprowadziliśmy specjalnie na tę okazję. Dzieciom i młodzieży proponujemy udział w warsztacie. Jest to warsztat historyczno-plastyczny, prowadzony przez pracownika naszego muzeum, ale także przez artystę plastyka, panią Beatę Pizon-Jeziorowską. I ten warsztat składał się będzie ze zwiedzania wystawy. Jest to wystawa, którą proponujemy także starszym, zatytułowana Twórczo dla praw człowieka. To wystawa plakatu sprowadzona do Opola z Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Po zwiedzeniu wystawy i po wysłuchaniu prelekcji na temat praw człowieka i praw dziecka, młodzi uczestnicy będą mogli wziąć udział w części plastycznej, gdzie te informacje, które zdobędą, przetworzone przez własną wrażliwość, będą mogli wykorzystać, tworząc swój własny plakat. Na najmłodszych czekają niespodzianki i poczęstunek. Nie będzie jeszcze tak późno, więc na pewno nic im się nie stanie. W tym czasie ich opiekunowie będą mogli skorzystać z naszej oferty dla dorosłych. Będą odbywały się projekcje filmowe. Tą organizacją, dzięki której możliwe było uzyskanie dofinansowania. Organizacją pozarządową, która złożyła stosowny wniosek. Myślę, że również koordynowała szereg działań i tak jak wspomniałam, pełniła rolę służebną, rolę, która pozwala też
zarówno, tak jak już wspomniałam, zdobyć środki finansowe, jak i w taki, myślę, bardzo konkretny sposób, bardzo rzetelny sposób pomóc najzwyczajniej w organizacji, pełniąc rolę takiego łącznika między wszystkimi muzeami. I myślę, że tutaj to jest to, co najważniejsze w, tej, w tym jego zadaniu. A jak duże dofinansowanie jest ze strony miasta? Dokładnie. Dofinansowanie jest ze strony Urzędu Marszałkowskiego. 20 tysięcy, przy czym cały projekt opiewa na 25. Z ofertą dla naszych Opolan, nie tylko Opolan, a szczególnie podczas tego szóstego już wydarzenia, które ma miejsce w Opolu, chociaż tak przez inne instytucje nieraz niedoceniane, ale w tym razem myślę, że coraz bardziej dochodzimy do głosu. I tutaj, jeżeli chodzi o nasze propozycje, no to staramy się, tak jak to było w ubiegłych latach, coś nowego, że tak powiem, zaprezentować. Coś, co nie jest dotychczas powszechnie znane. Chodzi nam o gotycki obiekt, który pacyfikał, który pochodzi z Paczkowa, który będzie właśnie podczas tej nocy po raz pierwszy w muzeum prezentowany. Następnie proponujemy powrót jakby do tematu kościółków drewnianych, który jest ostatnio może popularny i często pojawia się tu i ówdzie. Niemniej jednak chodzi nam o pokazanie i zwrócenie uwagi na pewne tematy, które w tych kościółkach są zaznaczone i właściwie jaka rola też była ówczesnej polichromii w tych kościołach, bo można by to w jednym zdaniu określić, że to jest pismo nie piórem pisane, Biblia malowana, pędzlem rzeźbiona,